Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, skuteczna misja. Po tak cudownym wybawieniu, gdy Jonasz po raz drugi otrzymał od Boga polecenie głoszenia przesłania w Niniwie, usłuchał go bez wahania. Wypowiadając przestrogę dla Asyryjczyków, prorok posłużył się słowami przywodzącymi na myśl zniszczenie Sodomy i Gomory. Jednak w oryginale hebrajskim słowo przetłumaczone jako zburzenie w zwiastowaniu Jonasza może oznaczyć także zamieszanie lub przemienienie. Głoszenie Bożego przesłania przez proroka nie było daremne. Największym osiągnięciem w prorockiej działalności Jonasza było nawrócenie mieszkańców Niniwy. Podobnie jak wcześniej żeglarze na statku, którym płynął Jonasz, tak też mieszkańcy Niniwy, choć nie byli Hebrajczykami, nawrócili się do Boga i to za pośrednictwem proroka obdarzanego tak poważnymi wadami. Rezultat jego służby był jednak zaskakująco dobry. Gdy Jonasz ukorzył się przed Panem i zrobił to, co do niego należało, mieszkańcy Niniwy także się ukorzyli. Przywdziali wór pokutny, posypali głowy popiołem i pościli. Były to zewnętrzne oznaki autentycznego żalu za grzechy i szczerej skruchy. Przeczytaj Mateusza i druga księga Kronik, czego wersety te uczą nas o znaczeniu skruchy. Druga księga Kronik, 36 rozdział, wiersz 15-17. A przecież Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowami i wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana nad Jego własny lud zmódł się tak, iż nie było już ratunku. Toteż sprowadził na nich króla chaldejskiego, który pobił mieczem ich pierworodnych w ich świętym przybytku, nie oszczędzając ani młodzieńców, ani dziewic, ani starców, ani sędziwych. Wszystkich wydał Pan w jego ręce. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, od 39-41. A on odpowiadając, rzekł im: pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Zdumiewający obraz potężnego asyryjskiego monarchy korzącego się w prochu przed Najwyższym jest jednocześnie ostrą naganą dla wielu dumnych izraelskich władców i wszystkich Izraelitów, którzy uparcie odrzucali prorocze wezwanie do nawrócenia. Ze względu na nacisk, jaki Księga Jonasza kładzie na łaskę Pana i jego przebaczenia, Żydzi czytają ją co roku w kulminacyjnym punkcie Dnia Pojednania, gdy rozmyślają o Bożym przebaczeniu grzechów. Nasz Pan jest Bogiem współczującym. Z przestępcami swego prawa postępuje cierpliwie i miłosierdzie. A jednak w naszych czasach, gdy ludzie mają tak wiele możliwości zapoznania się z prawem Bożym, objawionym w Piśmie Świętym, wielki władca wszechświata nie może z zadowoleniem przyglądać się występnym miastom, w których panuje przemoc i zbrodnia. Gdyby mieszkańcy tych miast okazali skruchę, jak uczynili to mieszkańcy Niniwy, byłoby słychać o wiele więcej poselstw podobnych do poselstwa Jonasza.
Przeczytaj Księgę Jonasza, 3 rozdział 5-9. Co wersety te mówią o naturze prawdziwej skruchy? Jak możemy wskazać w nich zasady, które możemy zastosować u siebie? Od 5-10. Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie byłoby przynęty? Czy odskoczy sidło od ziemi, jeżeli nic nie złapało? Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Zaiste nieczynnie wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Gdy lew ryczy, któż by się nie bał? Gdy wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Ogłaszajcie w pałacach. Tu mamy. Nasza 3. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą, niech nie piją wody, niech włożą w osienicę zarówno bydło, jak i ludzie. I niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zwróci ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że nawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. Zdumiewający obraz króla Nabuchasyryjskiego, korzącego się w prochu przed Najwyższym. Amen.